Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam do obejrzenia mojego jeszcze ostatniego zamówienia z katalogu 17, który już nie obowiązuje, bo przypominam, że obowiązuje już katalog pierwszy 2022, chociaż jeszcze mamy końcówkę grudnia. No i tutaj mam to ostatnie zamówienie połączone z zamówieniem, które do mnie w ostatnim filmiku pokazywałam, że nie dotarło. Dotarło do mnie puste pudełeczko Norchen z woreczkiem pustym, tak? No teraz już dostałam subskrypcja, moja nie subskrypcja, przepraszam, moja została uwzględniona moja reklamacja. I dostałam ten pierścionek, którego brakowało ostatnio. Tak on się prezentuje. O, w ten sposób. Z przeprosinami dosyć szybko on dotarł. Pokażę Wam. Taki jest to pierścionek. Napiszcie, czy Wam się podoba, czy jest ładny. Także jestem zadowolona, że w ten sposób Oriflame zareagowało na te. Tak, dosyć szybko na tę reklamację. Cieszę się bardzo. To jest naturalny żółty kamień. Więc ładny, bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Nawet nie sądziłam, że będzie taki ładny to pierścionek. Więc tak, o już chyba nie będę go zdejmować, bo dosyć ciężko, będę musiała potem chyba troszeczkę się pomęczyć. I w tej moim zamówieniu wtedy nie było też pasty ziołowej. Teraz już ją mam. Cieszę się bardzo, bo też to w reklamacji zostało uwzględnione. I teraz pokażę moje zamówienie, które do mnie dotarło. No, to zamówienie nie było planowane, ale w ostatnim momencie miałam osobę, która chciała złożyć zamówienie, więc no, poszłam na rękę i jeszcze zamówiłam, aczkolwiek nie było wielu produktów, bo zamówiłam tak, zamówiłam, to praktycznie w sobotę było to zamówienie, czyli praktycznie ostatni, przedostatni dzień, Milk Honey, taka seria limitowana i tutaj mam dwa kremy z tej serii. I to miał być taki komplet, do tego dwa mydełka, jedno pudełeczko takie troszeczkę, odrobinkę zgniecione. Delikatnie mogę Wam pokazać, jak to mydełko wygląda, bo ono jest jeszcze w tym katalogu pierwszym, więc można je zakupić. 5,99 cena tego mydełka. Pięknie pachnie, naprawdę zapach jest prześliczny. I jeszcze było w moim zamówieniu, było mydło w płynie do mycia rąk i ciała, ale ja niestety, są braki w magazynie, ja niestety tego mydła zakupić nie mogłam. Będę musiała jeszcze w późniejszym terminie składać zamówienie, nawet w tym katalogu pierwszym tego mydła nie było. Dostałam informację, że jeszcze tak mam około 2 tygodni czekać na to mydełko, no już po świętach niestety. Przed świętami tego mydełka nie będzie. I do tego jeszcze w tym zamówieniu był taki błyszczyk różowy, bo też chciałam koralowy, to już nie było, bo to nie dla mnie też w zamówieniu. Od razu wyskakuje tam zamiana, czy chcę zamienić produkt. Zadzwoniłam i osoba zamawiająca chciała zamienić, więc ten błyszczyk. No i przy pierwszym zamówieniu w katalogu 17 chciałam właśnie te stare jeszcze tusze Wonder Lash 5 w 1. Ich już teraz w tych katalogach takich tradycyjnych nie ma. Chciałam je zakupić, nie były, bo były w tych gazetkach wyprzedażowych. Teraz się pojawiły. Ja zamiennie też zamówiłam inne dla tych osób zamawiających. Ale wiem, że bardzo wiele osób pyta o te tusze, więc kupiłam, żeby móc te tusze zaprezentować i może te osoby chętne będą chciały do tych tuszy wrócić. Oprócz tego w tym moim zamówieniu znalazł się taki
cień do powiek. Tutaj mogę Wam pokazać taki kolor, o, taki właściwie tylko nadający błysk. I poczekajcie, ja może numerek przeczytam, bo koloru chyba nie dam rady przeczytać. Może Wam się spodobał. To będzie 41011. Może tam kiedyś będziecie zainteresowani, chociaż już ta promocja minęła. One były w takiej fajnej, promocyjnej cenie. Tak myślałam, że będzie bardziej różowy, a taki bardziej chyba cielisty jest to kolor, ale to nie jest źle. Całkiem ładny. No i tu mam biżuterię jeszcze zamówioną. Kolczyki i bransoletkę. Nie będę otwierać, bo to jest, zobaczcie, tak zaklejone. Nie chcę naruszyć, bo to może na prezent, więc nie chcę otwierać. W każdym razie 49,99. Taki znak nieskończoności. Ładna biżuteria. I miałam jeszcze w zamówieniu te na noc maseczki Nowe Age. Co prawda jedną miałam w zamówieniu, ale jeśli się zamawiało dwie, to była duża zniżka, bo wtedy w katalogu ona gdzieś chyba około 55 zł. Natomiast jeśli ja jako konsultantka, jako klubowiczka zamawiałam dwie sztuki, wówczas płaciłam chyba 30 zł za jedną sztukę, więc wzięłam dwie, skorzystałam z tej promocji. Pokażę Wam, jak się prezentuje. Tak. Jest to maseczka nakładana na krem na noc i zmywana dopiero rano. Ona jest zamknięta w ten sposób. Na długo wystarcza. Powinniśmy ją stosować tak dwa razy w tygodniu, nie częściej. Chociaż wiem, że wiele osób codziennie stosuje na krem, bo ma suchą skórę i ta suchość no, nie pozwala normalnie funkcjonować. W związku z tym ta maseczka ma za zadanie jakby nawilżyć tę skórę i niektóre osoby po prostu się uzależniły już od tej maseczki, chociaż nie wiem, czy to dobrze tak codziennie stosować. No w każdym razie w tym zamówieniu moim są te dwie maseczki. Już w tym katalogu tej promocji na te maseczki nie ma. Są inne, wiadomo, no zawsze jakieś inne się pojawiają w każdym katalogu promocje. No i dwie maseczki chciałam, tutaj dokupiłam Essential z witaminą E i z olejkiem canola. No i mam z owsem, tak, tą maseczkę. To są fajne maseczki. I one tam niedrogo kosztują, więc zawsze dobrze mieć w zapasie takie rzeczy. I tego dnia, gdy składałam zamówienie w sobotę, to oferta dnia była, to nie było żadnych warunków, ja nie musiałam mieć ileś tam punktów, każdy miał do tego dostęp, można było kilka sztuk kupić. I ja kupiłam właśnie tę wodę perfumowaną Volare Forever. Jest to woda z tej serii Volare. Pokażę Wam moje buteleczki, jakie mam, bo nie chcę za bardzo otwierać, bo może na prezent dam. Ja znam ten zapach i miałam. I to jest identyczna buteleczka, taka różyczka, tylko że już nie będzie ani zielona, ani złota, tylko biała. Bo tutaj jakby takim głównym kwiatem tego zapachu jest biała róża. Ten zapach już w Oriflame jest od 2016 roku. Nuty głowy to malina, różowy grejpfrut i jaśmin, nuty serca biała róża, kwiaty różnego rodzaju i nuty bazy to białe piżmo, kandyzowany mignał i drzewo kaszmirowe. Ten zapach znam, ponieważ już miałam nawet ostatnio, chyba rok temu, w mojej teściowej podarowałam w prezencie na gwiazdkowym. I no, wzięłam jedną sztukę, nie wiem jeszcze, czy na prezent, czy sobie zostawię. Taki bardzo delikatny kobiecy zapach. Nie dla każdego nosa będzie to trwały zapach. On w zależności od tej wrażliwości węchowej będzie się na niektórej skórze utrzymywał dosyć długo, na innej niekoniecznie. I naprawdę ładny zapach. Mi się on bardzo podoba. Chyba nie ma takiej osoby, która by stwierdziła, że to nie jest ładny zapach. To jest ładny, bardzo przyjemny zapach. Tylko ja takich tych ładnych zapachów to całkiem sporo mam na razie otwartych. I właśnie nie wiem, czy akurat chcę sobie zostawić. No chyba, że do kolekcji. No bo kolekcję
tej Forever są bardzo ładne, ale jeszcze pomyślę, się zastanowię. No w każdym razie wiecie, jak wygląda buteleczka. No teraz już tej promocji nie ma, w ogóle go w regularnym katalogu, w regularnej sprzedaży nie ma. On się tak pojawił tutaj w ramach jakiegoś konkursu, że na Facebooku chyba było głosowanie jakieś było, najlepszy produkt, najlepsza woda perfumowana, tak mi się wydaje i ta woda wygrała, taką informację otrzymałam i można ją było tego dnia zakupić. I co jeszcze mam? Jeszcze tego dnia, gdy składałam na 50 punktów zamówienie, to mogłam skorzystać z takiego zakupu za 14,99 Milkhani, ale już to taka tradycyjna wersja, czyli skrab do rąk, aczkolwiek można używać do całego ciała. Pięknie pachnący, dobry skrab. Poza tym mam tutaj mydełko. Już to mydełko trochę inaczej zapakowane, może nie takie ładne jest to opakowanie. I jeszcze folii, ale też bardzo ładne, takie mleczne, dobrym, niewysuszające skóry mydełko. Ja bardzo lubię to mydełko. I do tego jeszcze można było zamówić właśnie krem. Znaczy krem, to była cała seria, tak? Trzeba było te trzy produkty zamówić. Jeśli się zdecydowałaś, to trzeba było trzy produkty brać. Milkhani, taki tradycyjny kremik, bardzo też go lubię. On też jest w ten sposób zamknięty, więc może sobie długo postać. Tu mamy termin ważności. 08/20/24 rok, więc też lubię ten krem i chętnie z niego korzystam. No i to jest, aha, słuchajcie, i jeszcze miałam powiedzieć, że to już samo jest zamówienie, jeszcze skorzystałam z takiej oferty, że mogłam sobie takie pudełeczko, ono było takie niezłożone, ja już je złożyłam na prezent za złoty chyba 50, całkiem ładne, coś tu możemy włożyć. I pudełeczko na prezent gotowe. No, przychodzi takie złożone, niezłożone, o tak bym powiedziała, w ten sposób. No i to już jest całe moje zamówienie. Już dzisiaj, bo dzisiaj jest poniedziałek, złożyłam zamówienie z katalogu pierwszego, także myślę, że w środę albo w czwartek ukaże się filmik związany z tym moim pierwszym zamówieniem z katalogu pierwszego, także serdecznie, serdecznie zapraszam. Napiszcie mi też koniecznie, jak Wam się podoba ten pierścionek, bo ja nie mogę oderwać od niego oczu. No bardzo mi się podoba. To chyba kwarc ten kamień, tak sobie jakoś przypominam, żółty. Tak? Tak mi się wydaje. No, to tyle na dzisiaj. Jeśli się pomyliłam z tym kamieniem, to dajcie mi znać, bo jakoś uciekła mi nazwa tego kamienia z głowy. Sprostujcie i napiszcie, co to za kamień, bo jakoś zapomniałam. W każdym razie dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. No i do następnego filmiku. Zapraszam. Cześć.